Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na organizowaną przez Państwa konferencję. Ponieważ obowiązki poselskie nie pozwalają mi na osobisty w niej udział, cieszę się, że wirtualnie mogę podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami. Pomimo tego, iż państwa członkowskie samodzielnie ponoszą odpowiedzialność za działania na rzecz niepełnosprawnych w ramach krajowych systemów opieki medycznej i szkolnictwa, Unia Europejska dodatkowo wdrożyła ramowy program w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych obejmujący okres od 2010 do 2020 roku. Strategia ta wywodzi się z konwencji ONZ w sprawie niepełnosprawności i obejmuje m.in. działania przeciwko dyskryminacji osób niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie praw im przysługujących. Celem strategii jest także promowanie równego dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych, zwalczanie ubóstwa i zjawiska wykluczenia społecznego, ustawiczna nauka i integracja w edukacji. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych przewidują promocję ich aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, kulturalnym i sportowym. W realizacji wspomnianej strategii, dotyczącej w szczególności dziecka niepełnosprawnego, ważną rolę odgrywa obieg informacji na temat profilaktyki, rehabilitacji, orzecznictwa, spraw opiekuńczych i społecznych. Niestety w Polsce, kraju od 8 lat należącym do Unii Europejskiej, a zatem zobligowanym do zachowywania najwyższych standardów, nadal są widoczne wyraźne niedostatki w opiece państwa nad osobami niepełnosprawnymi. Szczególnie naglącymi problemami są m.in. brak kompleksowego systemu pomocy rodzinom, połączone z brakiem współdziałania instytucji powołanych do rozwiązywania społecznych problemów. Rodziny opiekującej się osobą niepełnosprawną, a także niewystarczająca realizacja praw niepełnosprawnych do świadczeń rehabilitacyjnych, edukacji i usług specjalistycznych, co jest szczególnie odczuwalne w środowiskach wiejskich i małych miastach. Mam nadzieję, że działania Unii Europejskiej, nie chcę podkreślić, że w realizacji strategii Unii Europejskiej w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020 nie bez znaczenia są inicjatywy lokalne, czego najlepszym przykładem jest docenienie przez Parlament Europejski działalności Dolnośląskiego Stowarzyszenia Świętego Celestyna, które zostało tegorocznym laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Nagrodzone za swoją aktywność stowarzyszenie jest jedną z nielicznych w Europie placówek obejmujących swoją kompleksową opieką całe rodziny osób cierpiących na schorzenia psychosomatyczne. Podopieczni ośrodka w Mikoszowie koło Strzelina oraz ich rodziny korzystają ze specjalistycznej opieki medycznej i psychologicznej. Dzieci i młodzież mają możliwość nauki w grupach integracyjnych, rozwijając się, zdobywając nowe umiejętności na warsztatach terapii zajęciowej oraz aktywizacji zawodowej. To dobry przykład działalności obywatelskiej, wspomagany także przez środki unijne. Życząc, by wypracowane na konferencji wnioski przekształciły się w konkretne plany, a ich realizacja poprawiła sytuację niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin, serdecznie pozdrawiam Państwa z Parlamentu Europejskiego. Lidia Geringer-Deudenberg.